Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony Karolina i witam Was kolejny raz na kanale Świat Między Stronami. Dzisiaj przychodzę do Was z zapowiadaną już wcześniej recenzją, która niestety nie pojawiła się wcześniej, pojawia się dopiero teraz, bo jest coś takiego w tej książce, że chcąc o niej powiedzieć, nie do końca wiedziałam, jak mam to zrobić, bo jest to książka, która rozerwała mi serduszko na naprawdę 1000 kawałków. Mimo, że chyba się tego po niej nie spodziewałam, mimo, że nadal nie mogę uwierzyć, że już to koniec tej serii. I tak, tak jak zapowiadałam w ostatnim filmie, w jednym z ostatnich filmów, chodzi oczywiście o książkę Małe Licho i Krok w Nieznane Marty Kisiel z wydawnictwa Mięta, którą zilustrował Marcin Minor. Dlaczego ta książka jest dla mnie taka istotna? Dlaczego tak bardzo przeżyłam tę książkę? Tak jak wspomniałam na tamtym filmie, ja swoją przygodę z Martą Kisiel rozpoczęłam od dożywocia, od tej dorosłej serii autorki, gdzie w pierwszej części poznajemy Konrada Romaniuka, który otrzymuje spadek od nieznanego wujka. No i jedzie w miejsce, żeby zobaczyć, cóż to jest za spadek, i jego oczom ukazuje się lichotka, która jest starą, gotycką willą zamieszczoną w środku lasu. Także nigdy w życiu nie powiedziałby, że lichotka, czyli jej nazwa, pasuje do tego miejsca. Aczkolwiek on tam dostaje również w spadku, oprócz samego budynku, dożywotników. W tym właśnie aniołka, Małe Licho, które to ma uczulenie na swoje własne piórka, obsesję na punkcie sprzątania. No i to Małe Licho jest takie słodkie, urocze i kochane. I Marta Kisiel postanowiła stworzyć serię dla dzieci, w którym również umieści Małe Licho, ale w tym przypadku Małe Licho zajmuje się jednym z bohaterów, który pojawia się później, który rodzi się w sumie z bardzo specyficznego związku, mianowicie chodzi o Bożydara Antoniego Jakiełka. Ja jeszcze mam te książki z czasów, kiedy były wydawane w Wildze, czyli te początki właśnie Marty Kisiel i literatury dziecięcej, a mianowicie chodzi oczywiście o Martę Kisiel, Małe Licho i Tajemnica Nieborządka, które było pierwszą częścią. Drugą część mam jeszcze w wersji tutaj oczywiście recenzenckiej, czyli Małe Licho i Anioł z Kamienia. I trzecią część Małe Licho i Lato z Diabłem. Nie mam tutaj fizycznie czwartej części, ja sobie ją gdzieś tam przeczytałam, ale nie pamiętam już, właśnie chyba w PDF-ie. I nie mam też tych opowiadań, które wyszły właśnie już nakładem później wydawnictwa Mięta, czyli Małe Licho i... chyba Małe, albo Bazyl i Licho, tak, chyba tak się nazywała tamta część. I ja po prostu śledziłam losy Małego Licha od momentu, kiedy w życiu tego aniołka pojawił się oczywiście właśnie Bożydar, który to no, ma swoją tajemnicę, który musiał mierzyć się z wieloma dziwnymi sytuacjami, a mianowicie właśnie z tym diabłem, z tym aniołem z kamienia, z tym poszukiwaniem swojego ojca, swojej tożsamości, z poznawaniem dzieci, z pójściem do szkoły, z pierwszymi wakacjami, które były dla niego straszne, bo nie mógł spędzić czasu z kolegami w szkole. No i dostajemy oczywiście podsumowanie tej historii, bo Marta Kisiel zapowiedziała, że no, kiedyś ta historia się musi skończyć. No i właśnie kończy się małym lichem i krokiem w nieznane. Tutaj dostajemy historię Bożydara, który wraca po feriach do szkoły. I po tych feriach nic nie jest takie samo. Wszyscy gdzieś ulecieli myślami w ten świat wirtualny. Każdy gdzieś tam z telefonem w dłoni przesiaduje na korytarzu. Nawet jego znajomi gdzieś tam uciekają od tych normalnych rozmów. Dwójka jego znajomych jest bardzo mocno zapatrzona w siebie, czego też Bożydar nie rozumie. Więc cała sytuacja jest dla niego bardzo trudna, bardzo niezrozumiała, nie potrafi się w niej odnaleźć. No i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, która sprawia, że Bożydar znów musi wziąć sprawy w swoje ręce i uratować swoich bliskich, ludzi, na których mu bardzo zależy, i zrozumieć też pewne kwestie. No i Bożydar musi tutaj zawalczyć. Nie tylko o siebie, właśnie o tych swoich bliskich, ale o Małe Licho. I to wszystko robi przy pomocy Tsatkiela, który jest aniołem bardzo specyficznym, wręcz perfekcjonistą, który nie do końca zawsze był taki, jakim już teraz się okazuje w tym tomie, więc też mogliśmy prześledzić przemianę dorosłego anioła, z którym początki były bardzo, ale to bardzo upierdliwe. I
Bo Żyder w tym tomie odbywa też taką podróż do czasów, których on nie ma prawa pamiętać, bo on już niestety nie mógł zobaczyć Lichotki takiej, jaką ona właśnie była, bo w momencie, kiedy Bożek się rodzi, oni już przeprowadzają się do innego miejsca, ponieważ Lichotka niestety płonie, więc on też ma okazję zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, jak Licho miało swojego Rudolfa Valentino, jak to wszystko miało taką domową atmosferę, to wszystko, co tam zostało w tej Lichotce, którą pamiętają tylko ci, którzy no, byli w niej. I to było też takie miłe wspomnienie, miłe powrócenie właściwie do tej dorosłej części książek Marty Kisiel. Więc nie powiem, ale zaszkliło mi się oczko na koniec, bo jednak dorastaliśmy z tym Bożkiem. Dostaliśmy historię dziecka, które zmaga się z wieloma przywarami takiego życia, wyjątkowego życia, bo Bożydar nie jest zwykłym dzieckiem, o czym przekonujemy się właśnie na kartach tej historii. Bożydar też jest chłopcem, który stroni od tej całej elektroniki i tego wszystkiego. On woli się pobawić na dworze, on woli się pobawić z dzieciakami, on woli pobiegać z małym Lichem, no, on woli coś porobić takiego, wiecie, żywego, wraz z krakersem coś ugotować. Więc jest to dziecko, które jest wolne, które z początku nie rozumiało pewnych mechanizmów tego świata i widzieliśmy to, dorastaliśmy z nim. I gdy teraz dostajemy zakończenie, to ja autentycznie nie wiem, co mam ze sobą zrobić, bo najchętniej chwyciłabym jeszcze raz te książki i zaczęła je czytać wszystkie od nowa. Łącznie właśnie z dożywociem, z siłą niższą, z oczami urocznymi, bo te książki sprawiły, że ja się zakochałam w twórczości Marty Kisiel i one są naprawdę dobre. Ja nie mogę powiedzieć złego słowa o tej serii, zarówno o tej dorosłej, jak i o tej, bo jest tu zawarte naprawdę ogrom mądrości dotyczących miłości, zrozumienia, prawdy, tego jak można mocno walczyć o siebie w tym świecie, nawet będąc takim dziwakiem jak wujek Konrad, ciocia Oda, Bazyl, Licho i te wszystkie żyjątka, które gdzieś tam były w tym domu, gdzie jest pokazane, że inny to nie znaczy wcale gorszy. I Marta Kisiel zrobiła to naprawdę dobrze, więc wiem, że gdybym kiedyś w przyszłości miała dzieci, to będą to jedne z pierwszych książek, które dam im do ręki, żeby przeczytały. Razem z serią Katarzyny Bereniki Miszczuk, bo gdzieś tam Tajemnice Dąbrówki również i właśnie Tajemnice Domu w Bielinach. To jest ten sam klimat, to jest ten sam vibe. To są te same czułostki, te same uczucia, te same emocje, ale jednak tu ja jestem tak bardzo zżyta z małym Lichem. Tak gdzieś tam zżyłam się z tym Bożkiem, który z początku jako dziecko tak, no nie powiem, zachodził mi za skórę, bo nie wszystkie jego poczynania były mi na rękę, jeśli chodzi o właśnie książki. Troszeczkę z początku mi się wydawało, że Marta Kisiel próbuje idealizować swojego bohatera, ale wcale tak nie jest. Bo ona pokazuje jego błędy, ona pokazuje jego złe uczynki, ale to wszystko gdzieś tam się równoważy tymi dobrymi rzeczami, które robi Bożek w trakcie swojego właśnie życia, aż do momentu tych czasów szkoły podstawowej i tego praktycznie nadchodzącego wielkimi krokami końca, gdzie w końcu kiedyś Bożydar będzie musiał wybrać szkołę średnią, gdzie wszystko się zmieni. Ale no niestety nie będziemy już naocznymi świadkami tego, a szkoda. Chociaż nadal mam nadzieję i puszczam oko. Pani Marto, proszę naprawdę napisać kolejne części albo tutaj, albo tej dorosłej serii, bo ja chcę wiedzieć, co się wydarzy z Bożkiem. To jest niemożliwe, żeby to się kończyło w takim momencie. Ale tak, kończy się. Książka jest przecudowna, przepiękna. Jak mówię, wycisnęła łzę, gdzie mi się raczej to nie zdarza. Dodatkowo jest bardzo ładnie ilustrowana, bo te rysunki Macieja? Marcina Minora są przepiękne, tutaj możecie właśnie zobaczyć jeden z nich, w którym ja się zakochałam, ale kim jest ta postać, no to już się dowiecie sięgając właśnie po tę książkę. Ja bardzo Wam polecam, Marta Kisiel jest cudowną autorką, tak jak mówię, ja zakochałam się w jej twórczości i nie wyobrażam sobie, że nie stworzy czegoś w tych lichotkowych klimatach,
ale będę śledzić, będę czytać, bo jak wiecie, ja też czytałam później te kryminały Marty Kisiel, czyli Dywan z wkładką i Efekt Pandy, które również polecam. No ale cóż, taka kolej rzeczy. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam udało się przeczytać kiedykolwiek właśnie książki Marty Kisiel z tej serii dziecięcej. Czy czytaliście właśnie Małe Licho i Krok w Nieznane? Czy podzielacie gdzieś tam moje zachwyty? Czy może macie zupełnie inne odczucia odnośnie tej książki? Czekam na Was w komentarzach. Mam też taki szalony pomysł już bliżej lata, żeby zrobić właśnie coś z tą serią. Ale to jest na razie gdzieś tam w sferze mojego rozmyślania. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Może też uda mi się namówić kogoś do stworzenia takiego wspólnego projektu. Ale zobaczymy. Na razie tylko tak nadmieniam, że coś mi chodzi po głowie. Na Was czekam natomiast w komentarzach. Dajcie mi koniecznie znać. Trzymajcie się przede wszystkim zdrowo. Dbajcie o siebie. I do usłyszenia niebawem. Cześć!